pokojowe, ale przede wszystkim jest niepodległościowo. To jest setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym barwy narodowe są i będziemy w ten sposób świętować. Każdy po swojemu. Dobiegniecie? Ba, no przykro mi, że wątpisz w nas. W nas jest siła, w grupie jest moc. Jak dla sobie przed biegiem zimno, jest strasznie jest zimno. Musimy się cały czas ruszać, żeby nie zamarznąć. Nie wiem dlaczego dzisiaj akurat wieje. Wczoraj nie wiało, dzisiaj wieje. Nie wiem. Ja jestem przerażona, bo nigdy w życiu nie przebiegłam 10 kilometrów, więc to będzie mój pierwszy raz. Ja nawet dwóch nie przebiegłam. Nie no, dwa przebiegłam. Czterech nie przebiegłam. O tak, w życiu. Na setkę byłam świetna, ale to było w ogólniaku. Tak. Czego nie dobiegniemy, to dowyglądamy. A czego nie dowyglądamy, to dojdziemy. Damy radę. Jestem zwycięzcą! Naprawdę? Tak, jeszcze jedna pętla, nie wiem czy dam radę. Okej. Okay. Powiedzcie jak jest. Ciężko. Połowa? Gdzieś połowa? Połowa, prawie połowa. Damy radę. Damy radę. Ciężko, ale no, cały czas daję radę. Nie przestaję. Co prawda już nie wszyscy mijają, ale dla mnie to jest tak duży sukces, że ja biegnę. Nie zagraj. Ciężko było, ale był jeden cel i powiedziałam sobie, że na pewno przebiegnę. Pierwsze, ostatnie miejsce nieważne. Cały czas kombinowałem biec na 80% i na finiszu dogonić Andrzeja. Nie było szans. Wcale to nie jest prawda, bo przez większą część tego biegu Marek był pierwszy. Dopiero później postanowił dać mi trochę miejsca. No i dał mi trochę miejsca. Teraz żałuję. I dobiegł sekundę za mną, czy dwie. To jest piękne. Było pięknie. Zacznę od minusów. Bieganie jest nudne, natomiast jest w bardzo przemiłym towarzystwie i ze znakomitym trenerem przebiegłem. I dzięki temu dobiegłem. Gratuluję Orest Kantor, Kinga Kantor, Beata Świerkowska-Chromy, Paweł Karpiszen. To był ten team, który dzisiaj pokazał naprawdę bardzo dużo techniki, przede wszystkim i serca. Zwłaszcza na mecie. Na mecie zwłaszcza, tak. I żabki. Nigdy nie biegałam, nie lubiłam biegać. A okazuje się, że da się złamać godzinę. Ale to wszystko dzięki naszemu trenerowi. On nas pięknie poprowadził. Bardzo mu dziękujemy, wierzył w nas. Powiedział, że wszyscy damy radę. Nie mieliśmy wyjścia, musieliśmy mu pokazać, że jesteśmy mocni. Bardzo lubię pracować z osobami, które mówią, że nie lubią biegać, bo to wtedy bardzo przyjemnie odkrywa się te pierwsze etapy takiego zaprzyjaźniania się ze sportem, z bieganiem. Bieganie nie lubi pośpiechu, więc metoda małych kroczków i stawiania sobie kolejnych poprzeczek dalej, wyżej, szybciej, no właśnie wtedy przynosi takie efekty, że nagle coś, co wydawało się 2 miesiące niemożliwe, wręcz niewyobrażalne, staje się realne.